Człowieku, zastanów się, co robisz. Wchodzisz w inny zupełnie świat. Teraz pojawił się Szymon Hołownia. Pytanie, na ile trwałe są takie meteoryty polityczne, bo one rozbłyskują, świecą jasno, ale raczej historycznie patrząc świecą krótko. Ten spontan, który był z całą pewnością podczas wyborów prezydenckich, bardzo szybko się wypala i przez 3 lata nie będzie po nim śladu. 3 lata nie da się utrzymać energii bez kampanii wyborczej. W ogóle muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany Szymonem Hołownią. Wydawał się inteligentnym człowiekiem, a każdy inteligentny człowiek, mi się wydaje, rozumie, że do polityki trzeba być przygotowanym, znaczy, że trzeba przejść parę szczebli, mieć jakieś doświadczenia, trzeba mieć sprawdzoną ekipę i trzeba mieć program. Szymon Hołownia nie ma żadnej pozycji politycznej, ponieważ nie jest w żadnej partii, nie ma swojego zaplecza. Może sobie jednorazowo wystartować na prezydenta i zrobić nawet nie najgorszy wynik, natomiast to się nie przekłada na żadną trwałą pozycję polityczną. Ale ja zawsze, uśmiechając się, jak widzę Szymona, zawsze mówię: stary, to nie jest talent show. Polityka to jest przede wszystkim budowanie relacji, zaufania, a nie robienie medialnych spektakli. Przyszedł, pokazał się jako nowa jakość, wzbudził pewne nadzieje, no i w sobotę właśnie mogliśmy zobaczyć, że ich nie spełnia. Szymon Hołownia szedł do polityki po to, żeby ją zmieniać, a to niestety polityka zmienia Szymona Hołownię.